Cześć, ja jestem Kuba, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w Pythonie 3. Dzisiaj porozmawiamy sobie o importowaniu bibliotek, czyli importowaniu plików w ogóle. Zaczynając od początku, jak zwykle, wyobraźmy sobie, że piszemy program. No i chcielibyśmy podzielić ten program na jakieś logiczne fragmenty. Do tego do tej pory używaliście pewnie klas i funkcji, ale zapewne zauważyliście, że pisanie całego tego kodu w jednym pliku może się robić trochę trudne, skomplikowane. Może niekoniecznie cały kod powinien być w jednym miejscu, może tak jak można go dzielić na funkcje klasy, to można też cały taki kod podzielić na kilka plików. I dzisiaj tym się zajmiemy. Załóżmy, że mamy dwa pliki. Ja chcę sobie stworzyć plik funkcje, do którego będę wrzucał moje funkcje i chcę sobie dzisiaj zdefiniować dwie funkcje. Podziel, która przyjmuje dwa argumenty i zwraca a podzielone przez b i drugą funkcję pomnóż i też będę a przez b mnożył. Ok, i teraz chciałbym sobie tych funkcji używać tutaj w tym main. Jak sobie po prostu piszę pomnóż, no to już tutaj PyCharm mi podpowiada, hej, nie ma takiej funkcji, ona jest niezdefiniowana w ogóle w tym pliku. Żeby sobie teraz móc używać funkcji, czy w ogóle jakiegokolwiek kodu zdefiniowanego w tym funkcję py, to musimy sobie dopisać słówko import i tutaj piszemy, co importujemy. Istotna kwestia, nie dopisuje się .py, po prostu pisze się samą nazwę pliku, importować z tego, co tutaj widać, można głównie pliki .py. No i teraz, czy ja mogę używać takiej funkcji pomnóż? No nie, jeszcze nie. Dlaczego? Bo ta funkcja pomnóż nie istnieje w moim pliku main py, ona istnieje w pliku funkcje, więc żeby się do niej odnieść, muszę użyć zapisu podobnego jak zapis odnoszenia się do metod w klasie. No i teraz mogę sobie podzielić na przykład 1 przez 2, wypisać wynik takiego dzielenia. Widać, że to działa. Super. Teraz, co jeżeli nie chciałbym pisać pełnej nazwy pliku, skąd to pochodzi, tylko chciałbym się posługiwać jakimś skrótem. Mogę sobie tutaj dodać słówko as i dodać tak jakby alias, czyli alternatywną nazwę tego pliku funkcję. Przy czym wtedy ta nazwa bazowa tutaj przestaje funkcjonować. No i teraz używam tego f jako skrótu do tej nazwy pliku i w taki sposób mogę sobie używać kodu źródłowego w tym pliku. Jeżeli takich plików miałbym więcej, na przykład zapiszmy sobie ten plik funkcję, sobie to skopiuję, stwórzmy sobie nowy Python file i nazwijmy to jakiś kod. Teraz zaimportujmy sobie jakiś kod. No i w normalnym świecie, jeżeli to zdefiniowalibyśmy dwa razy tutaj, to dostaniemy błąd, bo ta funkcja jest zdefiniowana już wcześniej. Tutaj mamy informację o tym, że to jest redefiniowane. Jak spróbujemy to uruchomić, to oczywiście działa, ale ta definicja przykrywa tą definicję. I teraz na przykład, jeżeli dzielenie by było b przez a w tym miejscu, a tu by było a, no akurat mnożenie to nie bardzo można zmienić, ale dzielenie działoby się w drugą stronę, to w tym przypadku weźmy sobie tu b przez a. Jak myślicie, jak wywołam podziel i wywołam 1 przez 2, to która z tych funkcji podziel mi się uruchomi? Ja obstawiam tą drugą. Czemu? No właśnie czemu? Bo to jest redeklaracja, czyli ta definicja przykryła tą definicję wcześniej. Używając takiego podziału na pliki możemy sobie wywołać konkretnie funkcję z pliku jakiś kod, pomimo tego, że ma taką samą nazwę jak funkcja w innym pliku. I teraz podając argumenty w takiej samej kolejności mamy różne zachowanie. Po co jeszcze nam będzie potrzebne importowanie bibliotek? Ano po to, żeby importować biblioteki, których sami nie pisaliśmy, tylko takie biblioteki, które ktoś w całym ekosystemie Pythonowym stworzył dla nas, dzięki czemu możemy używać kodu napisanego przez innych programistów, tak żeby nie tworzyć wszystkiego od zera, no bo niestety kodu od zera już się raczej nie pisze, albo pisze się go bardzo rzadko, na przykład jeżeli ktoś pisze biblioteki. Jeszcze kilka słów o tym, czym jest biblioteka. Taka biblioteka, jaką znamy na co dzień, to jest miejsce, w którym można wypożyczyć książki. I trochę podobnie jest z bibliotekami w programowaniu. Taka biblioteka programistyczna to jest zbiór jakichś funkcjonalności, tak jak normalna biblioteka to jest zbiór książek, które możemy sobie używać z takiej biblioteki. Czyli na przykład moją biblioteką w tym przykładzie jest biblioteka o nazwie funkcje i z tej biblioteki funkcji używam sobie funkcji podziel. Inną biblioteką jest ten kawałek, jakiś kod i z tej biblioteki również używam sobie funkcji podziel. Podobnie jak w normalnej bibliotece używalibyście sobie jakiejś książki, która się w niej znajduje. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda Wam się zapamiętać, czym są biblioteki, jak budować projekt, który się składa z kilku plików i jak te pliki sobie dołączać do programu głównego. Oczywiście w podobny sposób jak tutaj w mainie można zaimportować sobie tutaj do tego funkcji biblioteki jakiś kod. Nie ma reguły, że importować można tylko do maina, importować można w każdym miejscu w Waszym projekcie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zapamiętacie tę prostą lekcję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.